strajdują. Leży jeden. Po 5, 0. Leży, ale ja padam. Tutaj zobaczycie, zobaczycie. Miny! Ja pier... Dozer. Dostaję plecy i padzę, bo tu macie k***a bozów, nie chcę. Serio, zaczniemy ten film, chciałbym wam tylko mega szybko podziękować za wszystkie lajki, suby i komenty pod poprzednim filmem. Jesteśmy coraz bliżej 30k, więc jak masz ochotę, to kliknij sobie ten przycisk, mi będzie miło, a ty będziesz widział filmy. Pozdro. Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie na trzecim odcinku z naszej serii na Arid. Pamiętacie, co było w poprzednim filmie? Jak nie, to ja wam przypomnę. Mieliśmy bardzo udany weekend, pełen bardzo, bardzo fajnego PvP. Powiem wam, że nawet momentami niektóre sceny to wyglądało jak z jakiegoś filmu. Ale wszystko co dobre szybko się kończy i w nocy z niedzieli na poniedziałek o 2 przyszła nas rajdować jedna z większych ekip na serwerze. Dla nas to oczywiście nie był koniec gry i już w poniedziałek po 8 rano zebraliśmy się na serwerze, żeby zacząć się rebuildować. A jak nam to poszło? Zobaczcie sami. Moi kochani, pewnie już wiecie co się stało. Co się wydarzyło w nocy, z 8 rano, ja musiałem wstać do roboty. Mam dość, bo źle się czułem w nocy, nie mogłem potem zasnąć. I to jest właśnie nasza baza. Piękna. Powiem tak, z tej bazy nie zostało prawie że nic tak naprawdę. Chyba wszystkie lokery, o ile się nie mylę. Nie ma naszej farmy, jakby całe to 3x3 z metalu oczywiście poleciało. Online utwo rano. Tak powinna wyglądać motywacja. Tylko w tej bazie, co nam zrajdowali, zrobiłem klita. Dobra, chociaż beta co zrobiłem. Trzecia łopata, what? Nie ma maleńka. Hej. O tyle fajnie się składało, że na serwer z samego rana mogło wbić jeszcze parę osób, więc już w troszeczkę większym składzie mogliśmy farmić i przygotowywać sobie jakieś rzeczy pod budowanie nowej bazy. Lataliśmy od lokacji do lokacji, lutując dosłownie wszystko co leży na ziemi i nawet trafiało się jakieś PvP. A ja lecę na rasza, na baita. Kurwa. O, kurwa. Head, po headzie jeden. Dwóch jest jeden po headzie. Leży. Zabijesz? Gdzieś przede mną. Tak, jest pod pilarem mostem. Strzela tam. Relatami nie rzucam. Nie mam. Są loaded. Czujesz? Leżę, no, wyjdź przed bazą, jest low, chuj, za strukturami wiem, jest. Wiem. Ty, pad, dobra, po prostu pad? Camp moje body. Wyobraźcie sobie, że to była godzina 10 rano w poniedziałek i nawet wtedy chłop z teamu Smileya potrafił mnie dokampić. Ale czego się spodziewać po gościu, który chcecie wybajtować, żebyś wyszedł z bazy, a co chwilę się alt tabuje i słychać jak mu mikrofon szumi. Biega nam ktoś pod bazą od nich. Ja pierdolę jaki pić. O, oni jednak nas rajdują. Teraz? Ta Smiley nas rajdował, właśnie wyjebali Rocker z Expro. Ogólnie to wszystko wyjebali, już nic nie ma. Okay. Weź, no nie mam beta. Dobra, nie chce mi się grać. No ja się logam z filtrami, ale to... Myślę, moi drodzy, że każdy z was bardzo dobrze potrafi policzyć do 3. My również. 3 rajdy przez 3 dni. Wydaje mi się, że po czymś takim nie jedna osoba, nie jeden team, nie jedna grupka odpuściłaby sobie dalszą grę. I powiem wam, że mieliśmy też moment załamania. Siedzieliśmy od samego rana na serwerze, farmiliśmy, mieliśmy bardzo dużo struktur przygotowanych do nowej bazy, znaleziony spot. Tak naprawdę niedługo mieliśmy się przenosić i budować właściwą bazę. I dostaliśmy rajda na naszą małą klitę, w której było praktycznie wszystko. Na pewno nie jedna osoba już by się poddała i my też mieliśmy chwilę załamania. I do końca dnia nie chciała nam jeszcze totalnie wchodzić na serwer. Ale gdybyśmy nie wrócili już na serwer, oznaczałoby to przegraną z innymi teamami, a do tego dopuścić nie chcieliśmy. To miało być nasze ostatnie podejście. Wiedzieliśmy, że musi być szybkie, przemyślane i przede wszystkim musimy postawić na bazę. Dobrą i dużą bazę. Zobacz inbox ammo na jednej półce na Tamarze. Zawsze masz robi? Jak to... O, ty jakbym we dwóch biegał z kimś na desywołowie. Ale oni muszą sobie jakoś radzić, bo to są biedne chłopaczki, no. Chłopaki na serwerze siedzieli już od samego rana, dzięki czemu mieliśmy przygotowaną już jakąś bazę, która była wybudowana za glinę, którą farmiliśmy dzień wcześniej. Glina była schowana w totalnie innej małej bazie do farmienia, której na szczęście nikt nie zrajdował. To ja bym już potem nie leciał w górę, tylko w środku bym to jakoś zrobił sensownie, żeby to nie była cała pusta baza taka wielka. Mądre. Ale jest duża faktycznie. Nie, nie mam. Dzieciaczek.
Wystygnął mi kutas! Wszedł na serwer. No trochę ci idę. Kolejnym bardzo istotnym faktem jest to, że cały czas mieliśmy wylogowane eksplozywy. Czyli zrajdowali nas już 3 razy, ale nigdy nie straciliśmy żadnych cek, rakiet ani czegokolwiek, ponieważ zawsze na koniec dnia było to zabierane na postki. Witamy w Unturne. Stwierdziliśmy, że dla szybszego progresu jakiegoś lutu zrajdujemy bazę Rusków przy Tamarze, a przy okazji pozbędziemy się kamperki, bo ta baza stała dosłownie, nie wiem, 30 metrów od Tamary. Pewnie więcej, ale tak tylko narzekam. Wystawisko weźmy. Dobra, do aut kurwa jedziemy, no. A mamy ale dwa rowki, gdzie, mamy jest ten, gdzie jest ten row drugi? Ja mam ladera jednego. Przyrobienie fajne. Flory mają więcej HP. Z tego, czekaj, turbo. Jarek! O, to jest baza ruska, ta druga. Rajdujemy. Wiecie, może drabinę zdejmijcie, żeby nie padła. To ja zdejmę, no. ja zdejmę. No, czekaj, bo... Idźcie tu. Które? Centry. Ale będzie nieodpalone. Otóż, sypie. Ja się troszkę... Idą. Dzień dobry. Od ciebie. Ej, na dole z lutem otwarty, ej, stój. O, chuj. A to są te chujowe, to się nie opłaca się ceki. A czym ty chcesz się zrozumieć? A tym mamy podatki. AMR-em, czy nie? Nie mamy. No mamy, musiałbym na konto. Wrócić, czy się jak... Na konto musiałbym się przelogować. No ura, już, kurwa, już koks płacze. Ural tam jedzie jak coś. O, to piszę. Kurwa, no. Ej, chodźcie, bo widz upadł. Na mnie jest nad skałką, jest typ, obity. Leży. Chowam się do tyłu. Pamiętajcie, że zaraz się Rusia mogą zalogować w bazie, nie możemy tak odchodzić. Trochę dziękuję. Kurwie, ale on nie ogana. Jakie to są full sety wyjebane. Zero ma, leży. Jeszcze jeden. Naked. Okay. Dobra, ten tutaj to też był na full środku, set. lutuj radne. Drugi jeszcze na mnie, ej, pomóżcie. Leży. A co, wy bedów nie macie obok? Czy mamy. Ej, oni full sety, ja tutaj mam. Full sety, ani dobra. Ten wyszedł z bazy. Wiesz to, ratuj, cofajmy się. Ja bym jeszcze gara. To jest cały ja bazy jeden. No i Keda biegam, to trzeba body Radmeja jeszcze coś z tym zrobić. Ma ktoś na to miejsce? No, totalnie nie, to ktoś inny musiał pomóc, no. Radek, co z tobą? Czy beta nie miałeś? No nie. Yeah, stradowana została. Czekaj, Tisu, ja do... A masz kłopa, Tisu, tam masz kłopa. Sekundę jest u was bit, wy nie lutujcie, bo się walcie z tym. Dostałem. To wam się... Dobra, to bardzo padła na dwie. I auto też jest full w ganach. Tam jest loaded, tam też spokój, że tu mamy. Dwa te, dwie gas maski. Nice. Drabinę stawiam. Dobra. Tu jeszcze Zolasza magazyn. Mogę ci dać. Jeden wchodzi na tą, na satelitę będzie wchodził. Będzie walić satelity jeden. To. Może pakujmy się już po prostu do auta, runda pierwsza, ja dwieśmy itemy, kto jest pełny, co? Maj na jadę? Nie. O co Boro? O, jakiś gana mam. Uj, ty, co ty się stało? Fajna broń, biorę ją. Aha, ty nie umiesz wchodzić i... I wróciliśmy do baski. Może z tego rajdu nie było jakiegoś niesamowitego lutu, szczerze mówiąc spodziewaliśmy się, że będzie tam o wiele więcej. Ale jakieś itemy wpadły na tamten moment, pozbyliśmy się tej ich kamperki, oprócz tego mieliśmy też trochę itemów z PvP, więc overall wyszliśmy na plusik i na pewno pomogło to nam jakoś w progresie. Wykorzystywaliśmy metal, który mieliśmy z tego rajdu i PvP na rozbudowanie i update bazy, a jeżeli pamiętacie to, co w pewnym momencie gdzieś na początku filmu mówił Tisu... Ja się logam z filtrami. Mieliśmy trochę filtrów wylogowanych, które mieliśmy też zamiar użyć na farmienie Dead Zone'u. Nie, daj taką ilość, żeby na dwa, na jakąś konkretną ilość lutowań było. Ej, no to ile ty chcesz? Poprawką na wyjebki to 20. Locker obok filtry matki, mam nadzieję, że się nabiorą. Dawaj, robię jakieś plecie. Jeden za śmietnikiem, bo nie tylko widział. Drugi przebiega do góry. Dać śmietnik. Lewo masz. Czekaj. Tak się robi dojazd. Ustawiki. Oni się zastrzelali ze sobą. Tutaj itemy w środku. Ty, drewno tutaj w farmie zbierasz to? Zbieram, bo są ze sobą. Strzelają do mnie, strzelają. I need your help. Ja pod ostrzałem. Biegnę. Widzę dwóch. Oj, ale bym tutaj...
podchodzą. Ten jeden ci od ulicy podjeżdża. Tak, ja może jeszcze na plecy wejdę. Padnę. Pójdź z nim pomóc. Po czterech. Wiedzą, nie podjeżdżą, nie? Po pięciu jest zero. Leczy, ale ja padam. Ale rozjebani! Nie wiem, nie da się stąd na daleko strzelać, tak ogólnie, jak coś. Dobra, a to są dobre, to dobre. Ty, albo ty, zalaszy pełny. Jedzenie, ammo. Zbieraj te na pewno, zbieraj ręcza. Pointa. Czemu jeszcze plus repa dostaję do tych zombików, no kurwa. Oj, kolejny na mnie zapierdala jakiś pajac. Droga do... Chuj, oni tu przybiegają. Jak widzieliście na załączonym obrazku, farmiłem sobie drewno przy safe zone, bo potrzebowaliśmy węgla do craftingu i wszystkiego, czego tam potrzeba, ja się na tym nie znam. Skoczyłem też sobie potem zrobić wymianki, żeby kupić sobie lepsze siekierki, bo mieliśmy takie basicowe, co dropem wszędzie, no a potrzebne były te lepsze. Jest konkurencja? Jest. No ale kroba bije 40 do metra. Niestety przykro, szybko. Kurwy syn, słyszę właśnie. Gdzie on jest? Pierdoli za skałę, na prawo retro, na prawo. Znaczy ci będzie wybiegał zaraz. Leży tu. Zolasz i 50 mag do tego. Dzisiaj wcześniej? To jak wezmę 20 parę, to wystarczy? 7 jest na ścianę, więc 20 wystarczy na lakiery. Kiedy ty się wypierdoliłeś? A ty tam wszedłeś na górę? Robimy. No dobra, tu ladę. No oni pewnie mają do trumy po rogach, no. Elo, w co strzelać? To. Zamykane do trumy na rogach, no tak myślałem. Pal w drewno tu, to jest lutrum. Chyba. Aha. Ammo. No i nie wiem, no z metalem nie zrobimy. Ja myślicie, że oni mają tego? Jakie to zemniki w ogóle te typy? Lajma? To nie jest ten bo. Aha. Dobrze, że pamiętałeś w dobrym momencie, a tą stałą. Piki w ogóle zrobione, kur. Jak wraście. Trzeba ci pilnować teraz. Co ten ale Dawid jak tu zrobił? Ale jak coś, to możesz przez nie wypaść. Ja jestem, no to jest skerw w chuj, ja się boję ty chodzić, stary. Tak jak widzicie na ten moment, nasza baza była już naprawdę sporych rozmiarów. Mieliśmy gotowy dach, który nie służył do rów kampienia, tylko do ewentualnej obrony, w razie gdyby znowu nas dzisiaj rajdowali. Wiadomo, że z zewnątrz cała baza była z cegieł, ale tutaj chodziło o wielkość. W środku oczywiście były lutrumy z innych struktur. Z samej budowy bazy nie pokazuję wam na tych filmach zbyt wiele, ponieważ to nie ja raczej tym się zajmuję. Jak już pewnie zdążyliście zauważyć, w teamku biegało nas z reguły 7-8 osób i dead zone'em i budowaniem bazy zajmowały się inne osoby. Ja tutaj jestem od tego, żeby chodzić z kamerą na każde PvP. No i oczywiście zajmowałem się najważniejszą rzeczą, czyli farmą. Super. Pomocy! No dobra, odpuszczę tego typa. Jeden dead. Drugi dead. Jest coś ty rozpętał za full auto w ogóle. No musiałem ich kurwa zdominować genetycznie, no. Mezisem widział ktoś po kiedykolwiek? Nie. Ja miałem. Ale... Miały szczury na pewno. Bo pamiętacie jak ja to tam sam zabijał? Co wtedy tak żył tak długo, to ja to oni przychodzili ze wszystkim i ja zdobyłem na Mezisa, ale z nim nie uciekłem. Jedyna rzecz, którą zrobiłem przyjemnością, jeżeli chodzi o budowanie, to wybudowanie garażu. Bo uwielbiam takie roleplayowe rzeczy, plus na Aridzie auta są bardzo ważne, więc dobrze jest mieć gdzie chować. I nie ma tu nic specjalnego, zrobiłem po prostu 3x3 z drewna, byleby było. Dobra, zajedziesz się z kalaką zaraz. Mamy trolle w teamie. Pomaj w serce. Opelut, daj zobaczyć, daj zobaczyć. Auto jedzie. O kurwa, no nie gadaj. Krak jeden. Ja pierdolę, ja taki syf tu pytajnik. Tutaj ulica jest. Na mnie trzech typów. Też będę leżał zaraz. Jeszcze żyję. No. Leży? Gdzie drugie auto? A to wy.
Kurde, nie wiem, co to... A pizzę dostawali od mnie. Nie wiem, czy to te Tamara Ratty, nie, nie, no to nie oni chyba. No tam już się z Lucją odchodzi, no tak, no. Kodak. Stronowałem. Zup cię zabił? No. Nie, no moja stara. Czekaj, ja gdzie jest mi spokój. Weź, odejść na chwilę, Redu. Ja co? Nie wiedziałem, że włącz się zabiją w dół. Czemu? Zabijesz, kiedyś mnie zabiją. Coś tam furę rozjebać im, czy co? No. To bardzo. Ale nie mogłeś jakoś bardziej cywilizowanie, mogłeś to spędzić. Nie, nie, no, nie, no już musiałem się tego pozbyć w taki sposób, wiedziałem. Co to, chłopak? A wiesz, jaka jest historia tego Urala? Chłop podjechał z... Nie, nie, historii tego Urala nie poznacie, bo włączyłem nagrywanie, a nie dlatego, że mam was w piździe. Ale za to poznacie kolejną historię PvP, w którym nic nie zrobiłem, a zgarnęliśmy parę setów. Na bazie jest typ tam. Tak. MINY! Ja pierdolę! Cicho, cicho, please. Kolejny leży. Pas rusków na skałce. Flag. F-ką, o, mój spam, set. F-ką spam. O kurwę lód, mam sobie, ten set ma sporo. Ja bym chciał jeszcze podejść na nasze body z kaką, bo... Dobra, jazda tam na tą bazę. To nie ten, to nie ten. Nie, to był on! Cicho, leży. Nemezixem, co jest, kurwa! Nemezix jest 30 lat! Nie, tylko nie, nie weźmy. Ty, bo lawem strzel. Tak. Na blisko za tą bazą jest ratu. Leży. Podjeżdża. Leży? Nie zabiłem go, jaki int, co jest? No, zero ma. Leży. Jezu, egzitowałem. Już go, chodź. Ile medów miał kolejny? I full set. Chodźcie tu po ten, po furę. Dobra, daj, pod. Jedź. Mamy na 100 pence. Siadaj, kaka wiesz, ty siadaj. Ja jadę. Oczywiście z uśmiechami na twarzy wróciliśmy do bazy, dodatkowe kolejne itemy, a przy okazji małe spojrzenie na boksa z eksplozywami, które cały czas się zbierały. I na ten moment jest tam tylko trochę cek i 6 rakiet, ale tak naprawdę bardzo dużo mieliśmy do przekraftowania. I na koniec dnia nazbierało się tego dosyć sporo, ale to zobaczycie później. Powiem wam, pogadam sobie chwilę z wami, bo tak cały czas dzieje się akcja, dużo ludzi gada, jest taki młyn na filmie. A może chcielibyście sobie chwilkę odsapnąć? A powiem wam, że... sobie waridzie ten spokojny gameplay, kiedy mogę podjechać ze żuczkiem na fishinga, tepnąć się na safe zone, mam załadowane ku w jakichś itemach i idę kupować sobie sadzonki, to jest piękna sprawa. O proszę bardzo, video receivery, cyk, encrypty, transmittery, zarobiliśmy trochę kaski, miałem spotlighta, ale on 150 tylko. 2200 mam na koncie, więc trochę siana zarobione. 8 sadzonek klofa tylko i wyłącznie, tak? Średnio, znaczy z jednej strony to rozumiem, bo zrobienie dużej farmy klofa jest też jakimś wyzwaniem dzięki temu, no bo trzeba zbierać te wszystkie itemy, które tutaj na dole macie wymienione, żeby sobie tą farmę zrobić. Ale zajmuje to dużo więcej czasu. Fajnie by było też, no nie wiem. Nie wiem też, czemu nie ma pozostałych sadzonek tutaj na te rzeczy do medów, czyli na decoction, tak to się czyta, nie wiem, i na te drugie, czyli na antiseptiki. To też było spoko, żeby było tutaj, ale z drugiej strony teraz, kiedy nie ma tego NPC-ta, to zmusza cię to do pójścia, do szukania tych roślinek, a można je na przykład znaleźć na mieście i uważam, że to jest też fajne, że... To, że musisz pobiegać, poszukać, podrywać ten, roślinki po prostu, nie? Spoko element. No nic, wracam do baski, będzie można zacząć sadzić, 8 klofa na początek. Zawsze coś, ale tyle co nic. Jezu. Co się dzieje, Jaro? A nie, zamordowałem jakiegoś tutaj... A typeczka biegającego po mieście. I to był full staff! O kurwa! Co to za ty roleplayowiec? Biegnie bez wyciągniętej broni. Środkiem co miasta. No weź do środka. Więc na piętrze gdzieś, tak? No na tam. Widzę jednego z nich. Skakuje na budynek obok. Naked. Leży. Ten naked? Nie, ten tutaj.
Na dachu jest, ta, na dachu. No. Ej, na dachu, burrę, burrę. Za pomiędzy budynkami. Kaka tutaj, w twoje prawo. Gdzieś między budynkami. Co mi się stało? Wiecie go? Tak, dostałem głowę. Czemu wy mnie nastrzyknęliście? Czemu on też ma tutaj ten... Radek mi coś strzyknął. To był taki czas na serwerze, kiedy chodziliśmy na PvP, na farmę, na PvP, na farmę i tak cały czas na przemian. Od czasu do czasu oczywiście spadał jakiś drop, więc na niego też zawsze szliśmy. Tamten poniedziałkowy wieczór był naprawdę bardzo obszerny w PvP, a to wszystko już zobaczycie dosłownie za chwilę. Drop! Ja nie idę, póki nie będę miał nowego gama. Chuj nas to obchodzi. Dobra, Dawid, a mnie chuj obchodzi, to że nie umiesz kabla podpiąć do komputera, elo? Dobrze mu powiedziałeś, kurwa. A jedzie? Może tak. Do skałką. Tam jest rad. Dojeżdżamy go? Chodźcie, pojedziesz. Leży. Uus, hedus. To jest szczur! Wielki paskudny szczur. Podejdź blisko, Krystek, szybko go zbierzesz. Kurwa. Co było, co było? No patrz, no. Samo jamo. Mesze. Co? Pokaż. To była jakaś naprawka? Uwaga. O kurwa, patrzcie to, jaka snajpera. Ty dostał ulepszonego DMR-a. O kurwa, snajpera. No. To ostatni dzień idzie z buta. Tam se po górce biegł. Czekajcie, macie... Chłopaki, L9 PvP King za wami. Jestem ciekawy, jak ty będziesz w nocy, Radek, wyglądał. O, pepe. Dojazd, kurwa, dojazd. Którą skałką? No widzisz ich. No właśnie nie. No przecież przed nami są. Czy jest wyjście? Witaj jeden. To jakby auto jakieś dojeżdżało od nas, to by było OP. Nie złapiałem ich. No czemu? Przecież oni są na środku drogi jak zjeby. Mają Jeepa. Ale za czym oni stało, ale podchodzę? Dwóch na mnie. Wyloduję! Środki wszystkie. Gleba. Zolasz moc stona, fulu jeden. Kogo nie ma na sobie? Krystek potrzebuje pomocy. A kto to tutaj całe eku metalu miał wyfarmione? Gdzie? Wiesz co, to nie tutaj. Eda dostał. Fajnie, to jest ten moment, w którym się gubię trochę, ale... No zjebcie mu samochód, obity moc. Ale headshot. Wow! To jest? Tu się zajebał? Nie, ale prawie. Ich jest trzech. Notuje mnie. Nie, proszę. Mogę ci pomóc, Klikol, uważaj. On ci z bazy, z góry pikuje. Tu na mnie pikuje. Jeden na blisko jest jeszcze. Go dead. I na, do prawej jest jeszcze jeden i do lewej gdzieś powinien być na daleko. Podaj do prawej jest jeden chłop. Dajcie mi medy. Leży. Delikatne PvP. Walą z bazy, chodź z tym. Co? Tur pisze na 20 bajki z tym. Idziemy? Chodźcie do miasto. Jesteś w grupie? Już się pozbierali każdy. No pozbierani, chodźcie na miasto. Grupie jesteś? O, chłopie. Ekipa uderzeniowa. Weź tu zatrzymaj. I ty generalnie kila są. Na brzegu, tu przed nami. Nejda rzeczy. Granat! O kurwa! Leży jeden dead. Przede mną, ale on z chłopca rybku udał. Przede mną, re, tu za ten budynek. Blok nie jest jeden, biega tam. Tu się strzelić. Ja pierdolę, broń mnie strzelała. Dobra, dawaj. Czekaj, od zewnątrz tam mogę wejść. Super, granat leci. Nie wychodźcie, nie wychodźcie. Jest dach. Całkiem dach. Marku. Jaka akcja w ogóle? Ej, tak się da? Naprawdę? Koło z góry. Jest na samym dachu znowu. Tak. Dead? Ja się wykrwawię. Zbany.
Jest. Jest. O, na dole. Lew. No tu uciekł. Jaki szczur. No to Wintores nie widzi, no ma tłumik i nie widzę te kości. Ty, lecie to dwóch. Ed leży, jeden dead. O, to git. Jeden czy dwa? Jeden czy więcej? Chodź, Krystek. Masz te painkiller? Raz. Kurwa, ale nie ma pikaksa. Jak mogliście zauważyć na jednym z poprzednich klipów i usłyszeć, bo też tam cichutko o tym powiedziałem, ale team szczurów, myszorów pisał do nas na czacie, żebyśmy przychodzili na City, wiecie, na taką PvP ustawkę, żeby się między sobą postrzelać. I szczerze, było to bardzo fajne z ich strony, że na to PvP chcieli wychodzić, bo tak naprawdę poza nimi większość teamów chowała się po kątach mapy czy w swoich bazach. Na serwerze była ich ósemka, nas również była ósemka, więc zapowiadało się na to, że kolejne ustawki na mieście czy innych lokacjach będą coraz to ciekawsze. Jak ktoś tam na mnie jeszcze... to może... Dawajcie tutaj Knickle i ten. Ja wchodzę na ten, ja na ten będzie ich wchodzę. Jest jeden koło mnie, budowa na dole. Idzie? Dostał heada. Dostał znowu. Ty? Weź. Dolarz. Uciekamy. Dobra, chłopaki, plan nie wypalił, odwrót. Jednego? Jeden biega pode mną, potem przede mną, między budynkami. Ej, granatę tu rzucił, ty, tu jest. Ty, o nim chciałem mówić! Widzę drugiego. Kako, kaki musi być. Po bani w tym budynku. Zeskoczył z tego budynku. Jest. Kurwa, no dacie coś strzelić w ogóle? To jest na szpitalu. Oni intują, ale secik, o kurwa. Mogę już opluć? Nie, no jeszcze nie, ale dobrze, że na grupę napisałeś, jeszcze chwila. Nie wiem, ja to sobie gram w Sniper Elite V2. A co, on sobie zagrywasz i wyjebał czy jak chuj? Widzę typa z górki zbiega. Zbiega typ na Watera z górki. Zapraszam. Jest. Kałką. No nie wytrzymam, nikogo nie widzę nawet. Tutaj gość jest. A mnie? Idę. Leży jeden. Dobiega ten kolejny. Jeden minus. Jeszcze jeden na mnie chyba. W środku jest Krystek. Za tym murkiem, kto jest koło mnie? Jeden śpi. Ja jestem. Leży kolejny. Znowu zalasz pol w modwero, pol, kurwa. Dupło. Leży. W środku. Typ jeden od strony górki. Biały secik. Od dwóch. Leży. Nice, good. To już jest tak zwane totalna dominacja, no. Tu jest za tym. Na plaży jest typo. Chodźcie! Leży. Nice. Ojej, co to kurwa centra w wodzie jebane. A to nie ma już dużo ammo. Aha. Co się stało? Trochę odjebałem. No dobra, to jest blisko safe zone, więc trzesp się i biegnij. Ma ktoś hyper versus hitboxa, czy? Ja mam. Wezmę na siebie ten, nie? Za kakę przegrali? Za kakę przegrali, bo tylko kaka się wyjadł. No kurwa, kto to jest? Znaczy, no i krypola na sądzie, tylko nie! Jak padnie, to ja pierdolę, co wy robicie? No co wy robicie? Wy intujecie totalnie teraz, kurwa. No jak wy łamujecie to, że jest nas tu ja trzech? Ja pierdolę. Zaraz będzie czwarty. Odsywzona wam idzie, odsywzona wam full idzie. No nie wiem, ale żeście zajebali teraz. Centry robi totalne ory, z takim kozakiem. Ale ja nie czaję, tylko po chuj wy podchodzicie, skoro oni i tak giną od tego centry. Generalnie te centry zrobiły więcej killi niż no wszyscy kurwa, myszali. No już na fusetach tu są. Nie jestem już taki... Aha, przez centerkę bliżej.
Aha, bo on jest na bazie tam. Haha. Leży. Ty, jak coś, to on wam przestawił senterkę na plażę. No to teraz to już powodzenia. Musielibyście Flora postawić tam, Flora i ściana. Jedzie, ja kurwa, jedzie. Cicho, ja to. Oni jadą z tym autem z działkiem, o kurwa. Po hicie? Wysiedli. Ja im plecy będę robił. Są low, chuj. Walcie ich. Co zrobię? Dostaję plecy i padłem od macie, kurwa, bozów, nie chcę. Śpiedem. Ja to za bazą masz. Sam wyjdziesz na niego dosłownie teraz. Walcz go. No. Dobrze, śpij, lutuję go. Kilo mnie. Dwa. No stój! Dobra, lecę, kurwa, dalej, rozpierdacie. Lecie, ja zaraz ci... Jeszcze trzech. Ale tu masz gama? Nie, jednego. Czekaj, nie, mam. Masz, solasz. Masz maga. Zabiłem. Leży. Już jesteśmy. Jeden z tyłu. Został ostatni. Słuchaj, gdzie? Koło mnie ja to. Pomóż mi ja to. Może być jeden ciężko, jeden od sezon biegnie z kamem. Ja go puszuję od lewo. Ja też, ja od drugiej. Pargo. Leży. Ty tu przy plaży. AC? Leży. Ale te centry to są do wyładowania. Dobra, kurwa, jest to. Ladek, chodź tu. Ja pierdolę. Z Nemezisem będziesz miał. Przyjdź. Śpi. 5 HP, ja pierdolę i uciekam z tej centerki. Ja idę po te, po MR-a. Idźcie, trzeba wyjebać tą centerkę, bo no nie wiem. Lecę, ja to. Leżę, ja to. Na plaży dwóch, lutują nas. Jeden. Za boksem jest. Nie widzę go. Boksem, ale widzisz, żeby to zniszczyć. No to rzucam. Śpi, na kole, śpiotę, śpiotę. Centerki tam już, kurwa, spają. Z wody. Leży. Od mojej strony, od mojego niku do mojego kurtyków. Naked chyba kałachy mają. Śpi. Nie mam więcej granatów. Teraz przy boksie. Zostań. O kurwa. Zbieraj go. Zabijcie. Ma kontrolę. Nie wiem, że on stawia te... No i gitara. Pięknie. Jeszcze ostatni. No i super, kurwa. Lecę, dostałem. Dojazd. O kurwa, ile tu leży lutu. O chłopaki. Leży. O chłopaki, ile tu... O, ja pierdolę! Ile tu zbroi. Ja pierdolę, chodźcie na mnie. Ja tego nie zlutuję. Zobaczcie, co leży na mnie. Dawaj. Ja nie mam plecak. Ja pierdolę. Dwa plecaki do rzeczy. Biegnę. A tu? Cegły. Ej, ten trzygany, co tu się kurwa dzieje? To jeszcze stopuje, bo jesteś. Tak. Leży. Dobra, macie jeszcze miejsca, na ziemi jeszcze jest trochę itemów. Zabisz to siądę, ale zabrać. Wiesz to rady. Leży, właśnie. Dobra. Ja nie mam miejsca na wszystko, ja to nie mam. Dobra, wracamy na baskę, już taktyczny odwrót. Okej, kochani, całe to ostatnie 10 minut filmu, które teraz oglądaliście, to prawdopodobnie było jedno z najlepszych i najbardziej profitowych PvP na tym całym wipe na Aridzie. Możecie sobie tylko uzmysłowić, jak dużo lutu razem mieliśmy zebrane, kiedy to tylko ja, jeden, miałem całe pełnełku, a razem było nas na serwerze 8 i każdy brał udział w tym PvP. Oczywiście tutaj duży props należy się dla ekipy Myszora, tak jak już mówiłem wcześniej, bo pomimo tego, że bardzo często zaliczali wyjebki na PvP, to wciąż wychodzili z kolejnymi fullsetami, aż w pewnym momencie mnie to szokowało. No i oczywiście props dla senterek Smiley'a, ponieważ zrobiły więcej killi na naszym teamie niż ktokolwiek inny. No co wy robicie? Wy intujecie totalnie teraz, kurwa!
Po tym dniu przepełnionym PvP przyszedł czas na troszeczkę odpoczynku. Pojeździliśmy sobie po mapie i poszukaliśmy baz, bo powoli, wielkimi krokami zbliżaliśmy się do tego, żeby kogoś tak porządnie zrajdować. Ale szukaliśmy raid targetu. To już było około godzinki 23, więc serio po całym dniu farmienia i walczenia z całą resztą serwera. Chcieliśmy sobie trochę pochillować, porozbudowywać bazę, przygotować loot roomy, trochę też pofarmić. No i jak możecie zauważyć na klipach w tle, nasza baska na tamten moment była już w dosyć dużym stopniu rozbudowana, a to tylko z zewnątrz. Wewnątrz wyglądało to oczywiście lepiej. Później w nocy gdzieś w okolicach drugiej stwierdziliśmy, że skraftujemy sobie jeszcze parę hort i pójdziemy je zrobić na miasto, ponieważ żadnych hort na tym wipe jeszcze nie robiliśmy i czas najwyższy, żeby zgarnąć trochę lootu. Potem już tylko tak naprawdę jakieś ogarnianie farmy, sortowanie itemów pełen, czyli pójście w kimę. I w ten oto sposób skończył się nasz dzień, w którym totalnie zespeedrunowaliśmy Arid, bo to co zrobiliśmy w ciągu jednego dnia, to ile lootu zebraliśmy i to do jakiego stopnia rozbudowaliśmy naszą bazę, to myślę, że to było coś wow. Oczywiście wiadomo, graliśmy w 8, ale inne teamy też grały w większej ilości ludzi, na tym ten serwer polegał i taki ten wipe miał być, że będziemy między sobą walczyć. Na dzisiaj to by było na tyle, dzięki wszystkim za oglądanie do końca, w kolejnym filmie możecie się spodziewać jakiegoś rajdowania, taki mały spoiler dla tych, co tutaj dotrwali. Pozdrówki dla was, jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Jak jakimś cudem dotrwałeś do końca, nie masz suba, możesz go zostawić, dla mnie będzie bardzo miło, a dla ciebie to tylko jedno kliknięcie przycisku. Do zobaczenia w kolejnych filmach, elo.